Dzisiaj wykonałam suitę, tak zwane insuit de pièce de clavecin, Bach Messier Szymański, czyli można powiedzieć, na razie tak pokrótce, XVIII-wieczną suitę napisaną przez Pawła, gdzieś tak w połowie XVIII wieku. To jest utwór, który jest takim myślowym eksperymentem polegającym na tym, że stawiam się jakby w sytuacji kontynuatora, jakby kompozytora żyjącego w tamtych czasach. Takie utwory piszę od czasu do czasu dla zabawy, dla przyjemności. Dzisiaj podczas koncertu miałem przyjemność zagrać single track Pawła Szymańskiego. Wykonanie tego utworu wymaga takiej absolutnej kontroli, to znaczy to jest na dobrą sprawę jeden bardzo długi ciąg równych szesnastek, który po prostu wymaga tego, żeby odstawić wszelkie emocje na bok i z pełnym skupieniem to grać. Właściwie jak się wypadnie, to już nie ma powrotu, także trzeba być po prostu w pełni w tym utworze i zapomnieć o wszystkim, co jest wokół. Dzisiaj wykonałem utwór Pawła Szymańskiego Trop z 1986 roku. Tym razem nowy kontakt z utworem, na świeże spojrzenie na partyturę, więc na pewno nowe wyzwanie. Dziś wykonam dwie etiudy Pawła Szymańskiego. No, jest to szczyt wykonawczy, szczyt problemów pianistycznych, bardzo trudny utwór. Fuga jest tak skomplikowana, tak zawiła, lewa ręka jest rytmicznie, no po prostu szaleństwo. Jest to taki utwór, który polega na pewnym demontażu i rekonstrukcji, no a w tym utworze może jest to bardziej ekstremalnie słyszalne, powiedziałbym. No czad, po prostu od delikatności po gwałtowność szaleńczą. Każdy utwór Pawła jest bardzo trudny. Paweł tak pisze, przyznaje się do tego i rzeczywiście wydarzenie z muzyką Pawła jest zawsze niezwykle wymagające, wyczerpujące, ale też dające bardzo dużo satysfakcji.